Талії, Японії і Круші, Папуї, тумани над рікою, Вигадіва на берег Катюша, на високий берег над крутой. Słuchajcie, kochani, kiedyś latem zeszłego roku byłem w Braniewie, no tam mi się niezbyt powiodło, ale odgrażałem się, że jeszcze tam wrócę. No i dotrzymuję słowa. W tym momencie zbliżam się do Braniewa, ponieważ przesympatyczni patroni załatwili pozwolenie na szukanie w lesie Dąbrowa, który jest położony na wschód od Braniewa. W tym lesie Dąbrowa 18 marca 1945 roku dokonało się przełamanie linii obrony, niemieckiej linii obrony wokół Braniewa. Pękł worek braniewski i Rosjanie wlali się, by dwa dni później zająć już same Braniewo, a 25 marca wyjść na brzeg Zalewu Wiślanego. Tak, Katiusza wtedy wyszła na brzeg. Las jest totalnie przeszukany, muszę powiedzieć, bo nie od parady nazywa się. Okolice Braniewa małą Mierzeją Wiślaną, ale będą tam nie tylko patroni, będę ja, ale będą także oposy, więc mam nadzieję, że wszyscy wspólnie razem coś tam dotkniemy, a przede wszystkim opowiemy historię walk w kotle braniewskim, bo to jest bardzo ciekawe. Także słuchajcie, do zobaczenia już tam w lesie Dąbrowa, w okolicach, gdzie Katiusza wychodziła na brzeg. Do zobaczenia! Gdy 10 lutego 1945 roku pod naporem Armii Czerwonej upadł Elbląg, ostatnimi bastionami oporu niemieckiego w Prusach Wschodnich stały się Królewiec i Braniewo. Braniewo najlepiej nadawało się do obrony, ponieważ położone było na północnym ramieniu tzw. trójkąta litzbarskiego, czyli rejonu umocnionego, niemieckiego rejonu umocnionego Prus Wschodnich, który był budowany jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Jestem teraz przy Panzerwerk 1, schronie zbudowanym jeszcze przed wybuchem II wojny światowej przez Niemców do właśnie obrony Braniewa. I kiedy Armia Czerwona już zbliżała się do III Rzeszy, w 1944 roku te schrony, które powstały jeszcze przed wojną, zostały uzupełnione o linię, twardą linię obrony, o kolejne schrony, już może mniej tak spektakularne jak ten Panzerwerk 1, aczkolwiek było ich całkiem sporo. I dzięki temu Braniewo od zachodu i od południa chronione było właśnie taką twardą linię obrony z żelbetowymi schronami. Broniła się tam silnie przetrzebiona 4. Armia Niemiecka. 18 marca 1945 roku siły 48. Armii dokonały przełamania niemieckich linii obrony na południowy wschód od Braniewa, co groziło odcięciem obrońców miasta, którzy rozpoczęli odwrót w stronę Półwyspu Bałgijskiego, opuszczając Braniewo, które zostało zajęte przez Armię Czerwoną 20 marca. Tylko nielicznym udało się przebić przez radziecki pierścień na Półwysep Bałgijski, skąd przez zalew próbowali przedostać się na Mierzeję Wiślaną. Kalwina, malina się rozkwitała. Jak widzicie, jest wesoło i co, idziemy sobie w las. Jesteśmy w lesie Dąbrowa, tutaj, gdzie Rosjanie dokonali przełamania niemieckich linii obrony Braniewa. 18 marca 1945 roku. No dobra, łatwo nie jest. Jeszcze lód trzyma na bajorkach. Cały teren strasznie podmokły. Padel się haczy o te badyle, bo zobaczcie, jak tu jest strasznie. No nic, szukamy jakichś porządnych sygnałów, bo odłamków to jest bardzo dużo w tej okolicy. Blokuje się na drzewach szpadlem, ale jakoś to będzie. Odłamek. Koloreczki. Niestety, jak to przy drodze, gdzie tu jest droga, więc i wódzia też jest.
O, mam, widzę. O, to możecie zobaczyć. Tutaj już wykopałem i w pierwszej chwili sam nie wiedziałem, co to jest. No ale już tak po przyjrzeniu się, tak, to jest fragment pochwy od niemieckiego bagnetu. Tu jeszcze resztki sprężyny. No, totalny destrukt, ale ta ziemia tutaj no, jest bardzo przesiąknięta wodą, więc te rzeczy wszystkie są takie tutaj właśnie mocno spieklone. No ale jest jakiś ślad już po działaniach wojennych. To jest drugi sygnał, jaki tutaj wykopałem. Pierwszy to był kapsel od wódki. A tutaj zobaczcie, o, wyrzucone już ziemi. Druga część od tej pochwy, od bagnetu. Czyli mamy, o, widzicie? Taki, kurde, kolaż. Gdzieś brakuje fragmentu tej pochwy. Pewnie w niego przyrżnęłem szpadle, a może przerdzewiał. Także mamy tutaj, o, tę charakterystyczną końcówkę pochwy niemieckiej z tym trzewikiem, z taką kulką. No a tutaj mamy resztę pochwy. Zżarta jak smok. Trochę jest tego przebijania się przez te krzaczolce. Aż przester się włącza. Co my tutaj mamy? O, kochani, to chyba nie druga wojna światowa, co? Zdecydowanie nie. Druga wojna światowa. Piękne, co? A, widzicie? To wszystko trzeba kopać. Taki jest urok szukania przy drogach. Ale właśnie przy drogach tutaj, w kotle braniewskim, jest najwięcej rzeczy. O, piękny kołpak. Szukamy dalej. Takie, powiedzmy, że większe. Patrzymy. O, już mi tutaj zazgrzytało. Coś, jest pienik, ale to nie od pienika na pewno. O, jest. Oj, widzicie? Co to jest? Nakładki zimowe. A, to są na pewno nakładki. Nawet na gąsienicę wam powiem. O, do SDK FZ-a jakiegoś tam. Gleitschutzkette für Halbkettenfahrzeuge to niemiecka nazwa nakładki, którą znalazłem. Po polsku moglibyśmy ją nazwać łańcuchami na gąsienice pojazdów półgąsienicowych. Wehrmacht korzystał z szerokiej gamy pojazdów półgąsienicowych, takich jak świetnie znane opancerzone transportery SDK FZ 250 czy 251, jak i ciągników artyleryjskich SDK FZ 7 czy 8. Wszystkie te pojazdy niezbyt dobrze radziły sobie na lodzie, z tego więc powodu zaprojektowano dla nich łańcuchy, nakładane na każde z ogniw gąsienic osobno, za pomocą specjalnego przyrządu. Niektórzy już by tutaj tworzyli niesamowite SDK FZ-y, jak tu jeździły, a może to jest po prostu część zapasowa zgubiona gdzieś w tym rozgardiaszu bitewnym, także nie podniecajmy się na razie SDK FZ-ami, okej? Okay? Chodzimy sobie tu jeszcze, gdzie niegdzie śnieg leży. I zobaczcie, to jest taki relikt typowy ziemianki. Teraz stoi woda, a mamy dużo niższy poziom wód gruntowych, nie? W Polsce obecnie. To ci żołnierze, którzy tutaj mieszkali gdzieś tam w lutym, marcu, no ja jego, no chodzili po pas w wodzie chyba w tych swoich ziemiankach. Nie wiem, jak oni rozwiązywali ten problem właśnie, który tutaj wyniknął. O, proszę, bo mamy trochę więcej deszczy akurat. Nie mam pojęcia. Twardzi byli. Żelazne, takie rozsiane mocno. Patrzymy, co to jest. Ach, i patrzcie. Tutaj z kolei waliły dwudziestki niemieckie. Działka dwucentymetrowe. Nie wiem, czy zauważyliście, wszędzie, gdzie chodzę po 45 roku, czy to jest gdzieś tam Pomorze, czy tutaj właśnie Warmia, to wszędzie jest pełno wystrzelonych tych łusek właśnie niemieckich od dwucentymetrowych działek przeciwlotniczych. Słuchajcie, to jest tak naprawdę to, co Niemcom jeszcze zostało. Ponieważ mieli wcześniej te właśnie baterie armat przeciwlotniczych, które stały sobie gdzieś tam w centrum Niemiec, no i nie brały bezpośredniego udziału w walkach, no i one ocalały. Większość artylerii została zniszczona, tej polowej, została zniszczona Niemcom jeszcze w roku 1944, a tutaj już w 1945, kiedy nadszedł koniec III Rzeszy,
trzeba było sobie radzić tymi zupakami z baterii przeciwlotniczych, których spieszono i używano ich głównie do walki z radzieckimi czołgami. No to działko, powiedzmy, że jak dobrze przywaliło w T-34, to nawet go mogło uszkodzić, a kto wie, jakby miała załoga szczęście, to nawet i zniszczyć. Pod drzewem, gdzieś pod korzeniem, coś tutaj jest, korzenie tu są sielne. A i znowu. Łuska od flaka. No tutaj pruli. Pruli całkiem nieźle. A ta jest rozebrana w ogóle. Także wszędzie się tego pełno wala. Trzeba wyjść z tej flakowej okolicy, bo już mam dosyć trochę tych łusek. Pokazałem wam dwie, ale tak naprawdę wykopałem ich 102. Pełno jakichś sygnalików. Tu jest właśnie taka jedna z ziemianek. O. Przed ziemiankami pełno sygnałów. No zobaczymy próbnie, bo podejrzewam, że to jest szubak z tych ziemianek. Jakieś takie zupełnie gwoździowate rzeczy, o. Jakieś kawałki, jakiś naczyń pewnie. Ale między tymi śmieciami no jest nadzieja, że coś będzie. No słuchajcie, niech żywi nie tracą nadziei. To jest pełno śladów po wojnie, tylko to są takie, o, złomy. I wszędzie tego się wala pełno po tym lesie. Pochodzimy sobie teraz po tym bardziej suchszym takim terenie. No, tu jest na pewno bardziej przewalone, ale może, kto wie. Jakiś fajny przedmiocik, który no jakoś tak bardziej plastycznie przypomni tamte czasy niż te wszystkie łuski, odłamki i inne pierdoły, które tu się tutaj walają. Trzymy! No to, coś płciutko leży. Małe. Pierścionek wiodący pewnie od pocisku artyleryjskiego. W dalszym ciągu w dziurze. Patrzymy. Wyrzuciłem. O, już widzę, patrzcie. Guzik. Tak zwany groszek, ze względu na samą taką groszkowaną fakturę, o, typowy guzik Wehrmachtu, o, cały zapierniczony. Zobaczcie. Löffel po Niemcu. Takie znaleziska to tutaj norma. No ci żołnierze musieli czymś jeść. To nie jest przedziałowa łyżka z niezbędnika niemieckiego żołnierza, tylko po prostu jakaś łyżka, którą sobie niemiecki żołnierz przysposobił. Ciężko się tu szuka, no ale są ziemianki z jakieś życie. W sumie udało mi się znaleźć guzików, no prawie że na mundur. Także była tutaj wywalona jakaś mata mundurowa, albo był zestaw zapasowych guzików, które niemiecki żołnierz nosił w kieszeni. Ciekawe, co tam chłopaki szukają. A! Co? Idziemy. O Jezu, ale aż się poślizgnąłem na gałęzi z wrażenia. Zobaczcie. Znowu śledzia jakiegoś pewnie, co? Od namiotu albo coś w tym guście. O, ja już widzę stąd. O, no nie, no kurde, kochani. Patrzcie, lekko jest wysunięty z pochwy. S84-98 niemiecki. To co, od razu ekstrakcję zrobimy tego z pochwy, co? No, powinien to wyjść. Drzewo walnęłem, to trochę. Już walnęłeś drzewo? I co, pewnie gówno sygnał był, co? Jaki to jest? Tak, minus 20. Jak a, no żelastwo. No. Ale patrz, tutaj napuch normalnie, kurczę, zobacz. Gratuluję magnetu. Próbujemy go uwolnić. No, okładki eboniciaki. Skibol graty. A nie, to racja, to nie ale ty. Ale razem, to, bo ja go nakierowałem. Tak, co powiedziałeś, to jest ten magnet. Gratuluję. To co, otwieramy. Otwieramy. To co, starożytna szkoła otwierania magnetu. Ten z tym będzie ciężko, bo ta pochwa dosłownie, zobaczcie, tu się buła taka zrobiła. Więc będzie ciężko. Nigdy w pochwą nie uderzamy, tylko zawsze głowicą. O, będzie ciężko. Chyba się przyspawał dosłownie do tej pochwy. Pochwa się rozpada, słuchajcie, z tej pochwy to już tam pożytku dużo nie będzie. Ale głownia w środku jest ładna, widzę. Tu widzę, jak te się pęknięcia już pojawiły. Trzeba będzie ją rozdzielić po prostu. Na dwie części tę pochwę, bo ona tu już puszcza. Widzicie? Aha. Tu się jeszcze trzyma na ławiku. Pochwą też lekko uderzy. Ale zejdź.
Już słychać, że tam coś się rusza. Znaczy, rusza się ta część pochwy, która się złamała, nie? Ona jest tutaj już, to jest już luźne właściwie, widzicie? O. Widzicie? Ta część pochwy jest luźna, to jeszcze trzyma. Nie chcę puścić. Nie chcę, twardy jest. Jak Roman Bratny. No tu jest ładna ta pochwa, u góry, nie? Tutaj, tak. Do tego miejsca. A tutaj zobaczcie, jest kurczę spory problemik, bo tutaj na pewno się jeszcze nie odessało, nie? Może tak. Tutaj już mamy luz. Do tego miejsca jest luz. Pochwa się już tutaj, widzicie, jak się wybrzuszyła. No nie chcę wyleźć, no. A wyjdzie, wyjdzie. Zaraz go zachęcimy. Dajcie szpadelek. Na szczęście tu się da zaprzeć. Wychodzi. Widzicie? Wychodzi, tak. Tylko nie chcę w okładki rąbać, nie? Tylko tak nieśmiało. No już się ruszył. Jak już się ruszył, o, mamy go. Zesram się zaraz, ale wyciągnę. Trochę wrócimy. Takie lekko bachiczne ruchy trzeba wykonywać. A tutaj nie jest proste, aczkolwiek do zrobienia już widzę, że ten bagnet ma dużą szansę. Duże predyspozycje, żeby wyjść z tej pochwy. Widzicie? Idzie ładnie, idzie. Jest. Oto bagnet. Tak to wygląda ładnie. Jest całkiem ładna głownia. Tak, no. Tak. Całkiem ładna głownia. Tu raz zajechałem szpadlem, ale się nic nie stało, tylko zdarło po prostu brud z tego ebonitu. Właściwie. O, i mamy bagnet spod braniewa. No, pochwy ci nie rozwaliłem do końca. Także w ręce twoje. Dziękuję bardzo. No. Dzięki. Chodzi już chodzi. Wujek Olaf rozruszał. Bagnet na broń. Ktoś mógłby powiedzieć, tu pod tym braniewem nic nie ma, a jednak w dalszym ciągu braniewo coś daje, trzeba po prostu szukać. To mamy na razie króla polowania. Co tam dłubiesz? Olaf, zobacz. Tak samo jak ja, zobacz. Też pochwa połamana, ziemia nie jest zbyt dobra, nie? Po prostu pochwa się rozpuściła. A brakuje chyba, bo trochę za krótka jest ta pochwa. Chociaż pasują do ciebie te elementy. Może to był ten krótki nóż, taki szturmowy, robiony z bagnetu. Być może. One miały takie króciutkie pochwy. Może to jest od tego, nie? No nie, tutaj czegoś brakuje, jeszcze jednego segmentu, nie? Także prawdopodobnie tak samo jak ja znalazłem z pochwy. Zostały jedno szmaty. Ziemi. Widzę, patrzcie. Tu też mam sygnały wyżej, ale to zobaczcie, bo wyszło. Widzicie? Śledź od niemieckiej Zeltbahn. Czyli od takiej płachty namiotowej niemieckiej. O, śledzik sobie leży. Jesteśmy w środku dosłownie niczego. Tam jest jeszcze sygnał. Zaraz go zobaczymy. Koło śledzia, drugi śledź, również miał dwa takie śledzie przy sobie. Więc może być drugi śledź po prostu, a może być jeszcze coś innego. Patrzymy. O, jest chyba coś. Coś tutaj uderza mnie, to korzeń. Nie wiem, będzie trochę ciężko. Tu brzoza rośnie. A tu chyba taki ładny piaseczek jest. Żółty dla odmiany. A nie taka glina jak tam. Ale nie widzę tego przedmiotu. Gdzie on się podział? No już wiemy, że to nie jest chyba śledź. Szczoteczka do zębów, ale to nie szczoteczka dzwoniła. A, bo tutaj mamy pudełko. Zobaczcie, przybory toaletowe prawdopodobnie niemieckiego żołnierza. Tutaj jest miejsce jego biwakowania. I tak mamy szczoteczkę do zębu, zobaczymy jakie napisy, czy na pewno był to niemiecki żołnierz. Szczoteczka jeszcze, włosia tam resztki zostały, 5/60.
Gdzie tutaj mamy jakieś sygnatury wytwórcy? Nie widać żadnych. Ja przynajmniej w tym momencie nie dostrzegam ich. I tutaj takie pudełko aluminiowe. Ono dało ten ładny sygnał. O, widzicie? Jest tak, tak. I tu jest śledź namiotowy. Także tu mamy taki zestaw po niemieckim żołnierzu. No i patrzcie, i zaraz obok tego pierwszego śledzia mamy też drugiego śledzia w gorszym stanie. O, ale też jest śledź. Widzicie? Także zestaw, jak mówiłem, dwa śledzie niemiecki żołnierz miał. Mamy dwa śledzie do zestawu niemieckiego żołnierza. Tu ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. O, łuska od działka samolotowego mosiężna radzieckiego. Ło, to jest duże. Jakieś śmiecie leśni zakopali, chociaż jest to w ziemiance. O, mam z grzytami, słyszeliście? O, to jest jeszcze płycej. Duże to. Jakaś bomba. Ona się unosi. No i mamy. Już się domyślam chyba. Niestety. Chyba to nie jest nic fajnego. Co to jest? Wiecie, co to jest? Wiecie? Bo ja tym razem jestem głupi. Nie wiem, od czego to jest. Może coś od działka przeciwlotniczego, bo tam było masa takich różnych dziwnych części. No nie mam pojęcia. O, zobaczcie. Tutaj są fragmenty latarni karbidowej niemieckiej. No, to jest najbardziej charakterystyczny element. I tu obok mam sygnał jeszcze jeden. Wszystko leży płciutko w tym mchu. Patrzymy. To jest na szczęście miękki piaseczek. Co my tutaj mamy? Znowu resztki tej latarni karbidowej, widzicie? Rozpada się wszystko. Aha, tak. To są resztki tej latarni. Ale coś tu dzwoni. One są zrobione z tworzywa, a nie z metalu. A mi tutaj coś dzwoni na metal. Więc patrzymy. O, jest. Wiecie, co to jest? To jest odbłyśnik od tej latarni karbidowej? Chyba nie. To jest instrukcja jakaś. Na tym wieczku, zobaczcie. Widzicie? O. Zrobimy zbliżenie. Jak to idzie? Co my tu mamy nafarbkowane po zachodnio niemiecku? No, nie ulega wątpliwości. 135 mm długi. Zum Foret. Jakaś instrukcja. Ale to jest przyczepione do tej latarni. To jest jakaś instrukcja pewnie od tej latarni karbidowej, której tam są szczątki. Widzicie? Tutaj dokładamy. Ciekawe, bo to tak leży na wierzchu, nikt tego nie wykopał, więc postarajmy się tutaj pokręcić. Wielkie. Co to jest?
O, jest. Już to czuję pod szpadlem. O, ziemia się unosi. Tutaj mamy. Ale jest wielki, naprawdę. Kochani, nie wiem, nie znam się. Koło takie. Wiecie, od czego to jest? To są jakby takie jakieś motylki. To się do czegoś przykręcało. Widzicie? I grube jak jasna cholera. Nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia. Kolejny przedmiot, który nie mam pojęcia, co to jest. Szukamy. Ładny kolorek. Patrzymy. Tu się już łatwo kopie. Nie wiem, będzie to korzenie, to już w ogóle byłaby ekstra. Patrzymy. W dziurze. Pinpointer. O, czuję to. Tu jest. Tu jest ten przedmiot chyba. Aha, mam. Ale to nie będzie tak łatwo to wyjąć. A nie, to korzeń jest. Nie, to tak. I patrzymy. Jeszcze takie blaszki. Tutaj też są takie dziwne blaszki jakieś. Nie wiem, o co chodzi. Tu mamy jakieś takie kawałki jakby drewna. Widzicie? Dziwne. Tu jest więcej takich blaszek. Nie wiem, do czego te blaszki, tak to się łączyło. Jest pełno takich blaszek jakby podobnych. I zobaczcie, na tym czymś mam datę 1941. Jest jakby krzyż żelazny taki stylizowany. Widzicie? To jest nocznik do rozcinania kopry. Taka typowa sztuka okopowa. Widzicie wyraźnie? I teraz z drugiej strony. Tutaj coś było, ale tego już nie widać za bardzo. Coś tu było. Widzicie? Nożyk do kopert po prostu. Tutaj mam pomoc naukową. Widzicie taki pierścień wiodący od pocisku artyleryjskiego, świeżo tutaj ukopany. Widzicie, on ma takie bruzdy. I to tutaj ma przypominać właśnie prawdopodobnie taki pierścień wiodący. No i tutaj mamy sam nożyk do rozcinania kopert jakby. Piękna sztuka okopowa. Piękna. Ja już właściwie to mogę wracać. Ja swoje znalazłem. Nie przebiję tego dzisiaj. No nie wiem, jakby nawet jakąś typową odznakę znalazł niemiecką, nie wiem, jakąś zarany, najbardziej popularną. To i tak by nie przebiło tego przedmiotu, który znalazłem. Ja już mogę ze spokojem sumienia wracać. Fajną pamiątkę spod Braniewa trafiłem. Mały. Co masz? Będzie fajnie. Będzie fajnie? Chyba. No to pokażę. Co tu masz? No. Sąku, no nie wiem, ale wyciągaj. To wygląda jak magazynek, tutaj nie. Widzicie? Tu było niedaleko to, wiesz? Blacha jakaś taka. No zobaczymy, może okucia z wozów po prostu. Aha.
Rusza się. Okucie z wozu, kochany, powiem tobie tyle. Aha. Ale było dobrze, co? Zapowiadało się. Ale sam przód zobacz. No, jaki tutaj z hakiem, tym zaczep, no. Zacne, nie? Zacne. Przepiękne. Wozu ciąg dalszy, obawiam się. Jak tak, zaczyna się jedna część od wozu, to jest no potem sprawa serii. I pomyślę, że tutaj stacjonowała 24. Dywizja Pancerna niemiecka. Ale to norma u Niemców pod koniec wojny. Nawet w Dywizji Pancernej było parę tysięcy koni. A ja, podnośnik. A ty? Jakaś lebiotka to chyba był. Ale to jest chyba nawet wojskowy, wiesz? Hmm? Taka wytłoczka, widzisz? Aha. Jakby było wiesz, tu coś... Trudno to określić. Tu masz jakąś jakby zwolnienie? Nie wiem. To znalezisko nie dawało Leszkowi spokoju i niebawem odkrył, że przedmiot, który wykopał, to lewarek firmy Storz, który często używany był do podnoszenia motocykli, w tym słynnych BMW czy Zündapp Sahara. Jako mechanik poczuł się wywołany do odpowiedzi i postanowił ów lewarek przywrócić do życia. Specjalnie dla Was zadokumentował ów proces, dzięki czemu teraz możemy zobaczyć, jak to robią fachowcy. Najpierw należy otłuc przedmiot z luźnych produktów korozji i piachu. Ten zabieg jest niezbędny, bo związane rdzą i ziemią elementy mechaniczne szybciej się połamią niż ustąpią. Następnie przychodzi pora na piaskowanie. Kiedy lewarek jest już z grubsza oczyszczony, należy zmiękczyć wciąż znajdującą się w załomach rdzę, delikatnie nawilżając olejem i ostukując ją młotkiem. Po tych zabiegach przychodzi pora na odkręcenie śrub, co należy robić z wyczuciem, gdyż w przeciwnym wypadku można je ukręcić. Kiedy już śrubę puszczą, nadchodzi kulminacyjny moment, kiedy to stary mechanizm, który przeleżał 80 lat w ziemi, zaczyna budzić się do życia. To bardzo miła chwila, która daje wiele satysfakcji. Długie. Kochani, to leży pod samą ściółką. Wiecie, co to jest? To jest ciepnięte po prostu. Widzicie? To jest po prostu ciepnięte. Mauser 98 wyrzucony. Być może jak las orali, to ktoś to trafił i wyrzucił. To leży na samym wierzchu. Widzicie? Tutaj tylko muszka jest trochę bardziej wbita. O. Na samym wierzchu. Zamka nie ma. Widzicie? Końcowo wojenny Mauser.
trzeba, podnosimy, tak? Uwaga. Jaki ślad jeszcze został. Jest Mauser 98K. Niemiecki. Pamiątka. Tutaj z Braniewa. No to już myślę, że mam bóla odbytego. Coś tam znalazłem. On ci ściepnięty. Pewnie jak tam orali las, robotnicy wyrzucili. Albo coś w tym rodzaju. No, leży dosłownie, no podmuchem, butem go wykopałem. To jest właśnie ta magia tutaj tego kotła braniewskiego. Tu jest bardzo podobnie jak na Mierzei Wiślanej, a tereny są dużo mniej uczęszczane jednak przez ludzi. Tu trochę mieszka poszukiwaczy, owszem, bardzo aktywnych, bardzo zasłużonych nawet, ale no nie są w stanie ogarnąć tego całego tutaj bałaganu. Także jeszcze takie rzeczy można tutaj znaleźć. I to dosyć prosto, dużo łatwiej niż na Mierzei Wiślanej. No, jeszcze raz sobie obejrzymy Mausera. Tutaj widzicie, miał tą muszkę krytą, tu była blacha, ona przerdzewiała. Tutaj mamy bączek, który jest gładki, nie ma tych wgłębień charakterystycznych. No i tutaj były okucia. O, wygnił kabłąk spustowy tutaj. Nie ma zamka. O, i ma ten ramowy, tutaj tą puszkę magazynka. Trochę inaczej jest to rozwiązane niż w tych wcześniejszych Mauserach. Także to jest taki koniec wojny typowy. O, widzicie? Mauserek. No jest komplet do magnetu. I zobaczymy, co wyjdzie jeszcze, bo dzień trwa i jesteśmy w grze. Ale patrzcie, w tej dziurze po Mauserze jeszcze, o, tutaj leży coś takiego. Wiecie, co to jest? To jest element od paska do tego Mausera. To jest taka zapinka. To był cały Mauser. Ktoś go rozbroił niedługo po wojnie, słuchajcie. Poszukałem, zamek gdzieś powinien jeszcze być. Patrzcie, tu są jaja. A, iglica od tego zamka od Mausera. Ciekawe, gdzie jest trzon sam. Chyba jednak tego leśni nie wyrzucili. Zostało tak rozebrane. To jest reszta do tego Mausera. Ktoś po prostu rozebrał zamek. Szukamy trzonu zamkowego, bo tego jeszcze brakuje. A tu patrzcie. Druga iglica. Czyli może jest jeszcze drugi Mauser gdzieś w okolicy. Widzicie? To jest jedna iglica. A tutaj mamy, o, tą pierwszą iglicę. Szukamy drugiego Mausera. No i gdzie są te trzony zamkowe? Od nich, nie od tych zamków. No mamy dwie iglice. O, patrzcie, chyba mamy trzon zamkowy. Widzicie? Znalazłem chyba go. Widzicie? Tak, na pewno to jest trzon zamkowy od Mausera. Mamy brakujący trzon zamkowy. No to jeszcze pora znaleźć drugi brakujący trzon zamkowy, no i drugiego Mausera oczywiście. To miejsce zadziwia. Te rzeczy muszą tutaj tak leżeć od wojny. To będzie drugi trzon zamkowy. Patrzymy. O, już uderzyłem. Patrzymy. No jasne. Drugi. Czyli były tutaj dwa Mausery. Na razie mamy jednego Mausera i dwa zamki skompletowane. Zobacz, Lechu. O, widzicie? Tutaj mamy zestaw zamków. Do Mausera mamy dwa. Pytam, Lechu, masz? Nie, no nic takiego, ale fajne napisy na pewno będą. O! Co to jest? Alkaische Augensalbe. Alkaiczna pasta do oczu. Do oczu nawet. Tak. O. Maść, przepraszam, nie pasta, nie? Zalbe. Trochę przetrzymy. To jest takiego zestawu niemieckiego, wiesz, normalnie, kurczę, Verbandkaście, nie? Takie tam, jak coś się tam, jakieś podrażnienie oczu, coś takiego się stało, to... No ładnie się zachowała. No, jeszcze jest miękka w środku. No bo jest jeszcze ta maść, kurde, cudowna. Cały czas coś tu wychodzi. Oprócz tego Mausera, tych twoich zamków, no cały czas w jednym cały miejscu czas. Bagrujemy. I... Tak, cały czas coś wychodzi, może jakaś odznaczka będzie, klamra. Ja ciągle tą klamrę w skrytości ducha liczę, ale ja już dzisiaj napasłem, powiem szczerze. Może teraz Leszek. Zobaczymy, spróbujemy. Spróbujemy. Ha.
Słuchajcie, zmęczyłem się troszeczkę. Myślę, że pora już wracać do samochodu. Najpierw było pięknie, potem zaczął padać deszcz, potem znowu zrobiło się pięknie i myślę, że w tej pięknej aurze wypadałoby zakończyć ten program, bo myślę, że ja już znalazłem to, co chciałem właściwie. Opowiedziałem Wam trochę o walkach pod Braniewem, a teraz pora znaleźć chłopaków i pożegnać się z Wami. Zbliża się koniec odcinka. Koniec. O, Tomek się tutaj, kurde. A, poświęcenie. Ja się mogę schylić. No i dzień się kończy, mamy teraz przepiękną pogodę, jest słoneczko i właściwie to ja już spocząłem na laurach. Chłopaki tutaj znaleźli bagnet w pochwie, ja Mausera, jeszcze ten nożyk do rozcinania kopert niemiecki, jest kupę innego złomu. Także to Braniewo ma szansę, że tutaj jeszcze wyjdzie niejedno i jeszcze nieraz tutaj przyjedziemy, nie? Oczywiście. Także do zobaczenia, posłuchaliście trochę o historii walk o Braniewo. I obejrzeliście parę znalezisk. O, Darek tutaj już macha, także to już jest znak. Koniec, kończymy ten odcinek. Znikamy!